To jest też ciekawe, że w ogóle ten instrument nie był w ogóle jakby skonstruowany z myślą o graniu takich rzeczy jak blues czy country. A co było pierwsze, harmonia czy harmonika? Flamenco też jest folkowe, to też jest tradycyjna muzyka, czyli irlandzka muzyka. Każda muzyka, która nie jest klasyką, jest jakimś tam folkiem. No nie? Dokładnie, nie? I kurczę, tak sobie kupiłem płytę takiego zespołu, żeby mnie nie przekręcił, nazwę Wołosi. Ja pierdzielę, to jest dzika muzyka, tak. Ile tam jest dużo improwizacji, ile wszystkiego i to jest świetne. Opowiadasz, nie? To mi zrobił tą harmonikę znajomy z G. Przepolerował strojki do low E, bo jakoś, nie wiem, taką pana belię, że taką chciałem. I w ogóle nie używałem, dopóki nie poszedłem do tego Galhana. I kurczę, on mi opowiadał, że te kącięgi fajnie wyglądają, trochę ludzi na nich gra. I on mówi, kurde, fajnie, spoko wykonane, wszystko, ale on, wiesz, on był tak zajarany, że on pod mikroskopem tam na przykład strojik zaglądał. Tak, i on mówi, że ten strojik to długo nie wytrzyma. No nie wytrzyma, ale to kosztuje 20 euro, no nie? No. Także ja mam paru uczniów i mówię od razu, żeby sobie zamiast jednego Honera kupili trzy kąksięgi. No, na początku jak ktoś się uczy, to gra tak, że ją zaraz rozstroi tak czy inaczej. Nieważne, jaka to jest marka, no nie? A ja mam teraz... Czyli co, na start im tańsza, tym lepsza? Nie im tańsza, tym lepsza, bo te takie mega tanie... To się nie... To są po prostu do dupy, no nie? To już idzie. To znaczy, ja ci powiem tak, jak do mnie... Wypadałoby się przywitać, nie? Przywitać się, witamy wszystkich. On i tak to wie. Witamy wszystkich fanów podcastu. Dzień dobry. Znaczy, ja ci powiem tak, jak do mnie przychodzili uczniowie, to też pytanie, jaka harmonika, nie? No to ja im doradzałem te rokety na przykład. Bo to, wiesz, łatwo się rozkręci, są takie dosyć miłe i dotyku opływowe, fajnie się na tym gra, szczelne. I to nawet jest jakby moja opinia, nie? Tylko... Też wiem, że to, co ja mam problem z uczniami i to jest coś, czego ja nie mogę przeskoczyć jakby i to jest to, co przesiewa trochę mężczyzn do chłopców, że jak przychodzi nauka bendingów, no to tutaj już bardzo dużo ludzi odpada. Albo że widzi, że nie robią postępów, są niezadowoleni i tak dalej. Ale pytanie na przykład, ile na to poświęciłeś pomiędzy lekcjami, no to jest często... Zero. Przemilczane, nie? No tak. I wiesz... Z każdym instrumentem tak jest na początku, no nie? No, ale... Trzeba swoje przeboleć. No tak, po prostu, to nie? Ze wszystkim tak jest. Mhm. No właśnie tak mam, to jest mój największy wyrzut sumienia, co ten chromatyk, nie? Bo ja kurczę, mam takie ambicje, żeby grać jakieś te rzeczy Stevie'ego Wondera, jakieś tego typu, a nie mam po prostu czasu nad nim usiąść. A jak już mam czas, to wolę się czegoś nauczyć nowego na tym diatoniku. Mhm. Albo choćby umyć te... To są dwa różne instrumenty, no nie? No. Znaczy, wiesz, no, zaleta tego to jest taka, że w każdej oktawie masz ten sam rozkład dźwięku. To na pewno. No tak, tylko podwójne C jest trochę takie problematyczne. Tak. Mój znajomy Mick Kinsella, taki mistrz harmoniki irlandzkiej, kiedyś go pytałem, jak on ten problem rozwiązuje. Mówi, że zawsze jak gra jakiś pasaż do góry, to używa tego C po lewej. Mhm. A wszystko, co schodzi w dół, to używa tego po prawej stronie, czyli jest po drodze, no nie? Mhm. To w sumie jest to logiczne. Wiesz co, ja mam tak, że na przykład jak grasz... I ten, tak jak na diatoniku. No to ja nie gram tego C, tego na wydechu bliskiego, tylko wiesz, tak żeby na jednym kanale mieć to chromatyczne zejście, nie? Coś takiego i tak, nie wiem, ale tak jak mówię, na chromatyku nie jestem ekspertem i to jest największy mój wyrzut sumienia. Gitarę też mam, też leży, ale to zdecydowanie bardziej. No, ciężko jest inny rozstaw dźwięków po prostu na tym instrumencie, ale to wiesz, każda harmonika pasuje do jakiegoś, powiedzmy tam, stylu gry. No, nie? Na przykład jest taki harmonikarz, o którym mało kto słyszał, a on jest chyba na największej ilości w ogóle nagrań. Mickey Raphael, gość, który grał z Willie Nelsonem, no nie? I on często używa na przykład tej harmoniki tremolo. I to właśnie świetnie pasuje do muzyki country, bo to jakby tak zastępuje akordeon, no nie? Tak. Ja w ogóle lubię bardzo Willie'ego Nelsona, a na Mickey'ego trafiłem. Ja w ogóle miałem taki moment, że kurde, ja się trochę na tą harmonikę obraziłem i nie znajdowałem przyjemności w tym graniu i ona tak sobie leżała.
Potem właśnie jakoś też w ogóle nawet przestałem bluesa słuchać, szukałem jakichś innych rzeczy, no i właśnie poza nawet jazzem. I teraz w sumie funk. I teraz w sumie funk, ale właśnie to był funk, było country, jeszcze dostałem się tam po drodze do takiego zespołu szantowego. I teraz wiesz, jakie zajebiste pełen są te, jakie zajebiste są imprezy szantowe, kurde, cała sala śpiewa, nie? To czegoś takiego w życiu nie widziałem, nie? Na razie graliśmy jedno takie szantowanie, teraz będziemy we wrześniu grali kolejne końcem. Ale zbliżam do tego, że no i trafiłem właśnie na to country, no i ten Mickey Rafael, nie? I kurczę, i on ma świetną płytę, po prostu nie pamiętam, Red River Melodies, coś takiego. I wszystkie takie melodie z westernów. No potem sobie przypomniałem o tym Charlie McCoy'u. No tak, geniusz. No, ale wiesz, nawet nie chodzi o te szybkie rzeczy, ale... To jest idioto-odporna melodyjka, nie? I to ale się... to tyle uczucia... To chwyta za serce w ogóle. Muzyka country to jest po prostu muzyka, gdzie najważniejsza jest opowieść. Mhm. Dokładnie. Tekst, treść. Wszystko. Treść. Po prostu, no. Dokładnie. Bo tam muzyka najczęściej jest całkiem prosta, nie? Całkiem prosta. Dlatego tam nie można po prostu kombinować za dużo, tylko trzeba grać prosto, tak. Fajnym soundem, no i grać bardzo melodyjnie. Dokładnie, no. Dokładnie. Znaczy wiadomo, że jakieś tam bluesowe wstawki to też były grane, bo to nie można powiedzieć, że nie, jak się tam słucham właśnie takiego Merla Haggarda, czy tam nawet Traveling Wilburys, nie, jak już wywołałeś Mickey'ego Rafaela, to też bardzo bluesowe frazy tam grał, bo tego bluesa, no kurde, ta harmonika jest instrumentem bardzo kontekstowym i my od tego nie uciekniemy. No tak. No. No. Powiedział harmonika, szkoda. To jest instrument, który ogólnie pochodzi jakby... Nie uciekniemy. Nie uciekniemy od tego tematu. On pochodzi z Chin w ogóle, no nie? I to jest też ciekawe, że w ogóle ten instrument nie był w ogóle jakby skonstruowany z myślą o graniu takich rzeczy jak blues czy country. A co było pierwsze? Harmonia czy harmonika? Pierwsze była harmonika. W ogóle Chińczycy wpadli na pomysł, że poruszając stroik bambusowy, który poruszany jest za pomocą powietrza, okazało się, że to wydaje dźwięk, no nie? Jakiś tam. No i po prostu usystematyzowali to i zrobili z tego instrument taki bardzo prosty. I właśnie to ostatnio powiedział mi Mick Kinsella, świetny harmonikarz, który gra muzykę trad. Starszy gość w ogóle, który drugi raz i ma bardzo dużą wiedzę i też w Trossingham występował wielokrotnie na tym festiwalu harmonii. Gra irlandzką muzykę, ale też on gra wszystko. Jazz, trad, country. Świetny perkusista w ogóle. Oprócz tego, nie jestem, z którym wrzucałeś kiedyś nagranie, że cię odwiedził w domu? Tak. Gość jest naprawdę świetny. I on mi to w ogóle powiedział, że ten instrument przyjął do Europy, ten pierwszy jakby prototyp harmoniki. I Matthias Honer w ogóle jak to zobaczył, to stwierdził, że on to weźmie na taśmę produkcyjną. No i potem zrobił z tego akordeon, nie? Czyli taką słyszałem teorię, że właśnie to no, od tego sposób się wzięły wszystkie tego typu instrumenty, no nie? Ale zasada jest taka, że stroik jest poruszany za pomocą powietrza. No to ta sama, nie? Zasada jest ta sama, co w akordeonie, nie? Zasada jest ta sama, tylko używamy do tego płuc. No i to jest jedyny instrument na świecie, przez który oddychamy. To znaczy wydychamy i wdychamy powietrze. Dokładnie. Co też powoduje, że jest on bardzo... Zresztą były we Francji kiedyś prowadzone takie badania. I był program w szpitalach i nawet skonstruowali taką harmonikę, która pomaga w astmie, w chorobach płucnych. No nie? Po prostu zrobili z tego taki program terapeutyczny i podobno, jak wykazują badania, jest to bardzo zdrowe. Także polecamy wszystkim. Mówi, że dla palaczy. No lepiej nie palić. Lepiej nie palić, ale jak już się pali, to lepiej grać na harmonice. Grać na harmonice po paleniu. Tak, ale kurczę, żeby rozszerzyć trochę pojemność płuc. To, co powiedziałeś teraz o tym, że to jest lecznicze dla osób z chorobami płuc i tak dalej, bo są też te ciekawostki, te dyskusje, które wracają cały czas na forach, zwłaszcza wśród takich graczy, którzy zaczynają grać, nie? Ja pamiętam, jak ja zaczynałem, to tam było, że drobinki jedzenia dostają się na te stroiki, że ta harmonika się rozstraja, tak, zawsze myłem te zęby przed graniem, przed ćwiczeniem.
i tak dalej. Potem ktoś tam wrzucił, że jabłko to jest taki posiłek, który najbardziej ci czyści szkliwo. No to ja chociaż to jabłko jadłem przed graniem. Jak ja sobie teraz pomyślę, że takie bzdury po prostu, takie bezsensowne. Kto się teraz z tym zastanawia? Nie? Wiadomo, że najlepiej nie jeść przed koncertem zaraz chipsów albo masła orzechowego, bo to jest po prostu zabójstwo dla instrumentu, no nie? No. Dokładnie. Ja jeszcze tak mam, że coli na przykład nie piję, bo zauważam, że wtedy mi się bardzo usta lepią. No tak, jeżeli w ogóle jest słodkich napojów, no nie? Gdzieś tam się co zapycha po tym wszystko. No, jest to... Po już tak. Po tak, jak najbardziej. Wskazane, nie? Czyli co, jak ktoś się uczy grać na harmonice, na przykład macie różne harmoniki, nie? Ale ja na przykład sprzedaję i często przychodzą ludzie i pytają się, dobra, harmonikę chcę się nauczyć grać, to co? No właśnie. Tu mamy na przykład takie Folkmastery Suzuki, które kosztują tam 6 dyszek i są takie za 30 i z reguły nikt nie chce dawać więcej kasy, nie? Czy to ma sens, czy to jest bardziej już taka... To znaczy, wiesz co, to co ty mówisz, że nikt nie chce dawać więcej niż te 3 dychy, 6 dyszek... Nie, że nikt, ale bardzo jest, rzadko. Tak mówię, nie? Że mi się wydaje, że to jednak dalej jest... W osobach, które są, dopiero się interesują tematem albo nie są zainteresowane tematem, to jest taki instrument, który można było kupić w kiosku ruchu, nie? No. I potem jest zaskoczenie, że to może kosztować około 200 teraz, tak powiedzmy. No, tak. Ja nie wiem, ja na Folkmasterze nie grałem, grałeś na tym kiedyś? Kiedyś grałem, ale to jest instrument, który powoduje, że się odechciewa grać. No i to jest ta kwestia, że te instrumenty takie bardzo budżetowe, no po prostu... Bardzo dobrym patentem jest, żeby sobie przed zakupieniem instrumentu wziąć go po prostu i potrzymać. Jeżeli on jest bardzo lekki, to znaczy, że jest zbudowany z bardzo słabych materiałów i on po prostu nie będzie szczelny, nie będzie fajnie grał, nie? Wiesz co, ale... one są, znaczy na pewno ta mimo, że to jest Honor i to jest już dobry Honor, nie? Tak jak Marine się jakość. Tak, dokładnie. Ja większość tutaj mam Marine Bandy, Rockety. Ale to jest na pewno będzie lżejsze niż ten Zajdel, bo on jest po pierwsze większy, ma też grubsze te pokrywy. To też dodaje wagi, no i stalowe strójki, nie? Stalowe, a bywają jeszcze jakie? To cały ten ust, ten... Z różnych stopów są stop miedzi... Aha, w ten sposób. Różne są sposoby mocowania tych strojków, to też jest ważne, bo na przykład takie zgrzewane strojki, potem jeżeli się rozstroi i chcemy sobie wymienić jeden z tych strojków, no to w tych takich... Nie będziemy podawać nazw, nie robimy, nie robimy PR-u. Czarnego PR-u, ani nie reklamujemy, nie ma lokowania produktów, ale to w moim przypadku było kiedyś problemem, bo miałem fajną harmonikę, ale po prostu jeden kanał mi się rozstroił i okazało się, że po prostu nie da się wymienić tego strojka, bo na całej płytce są strojki maszynowo jakoś tam zgrzewane. Ale ja ci powiem tak, kojarzysz pilnika? Tak. No to kiedy pilnik jeszcze robił, to on to wymieniał, tylko ten nowy strojek, który był umieszczony, to już był na nicie, on nic nabijał. Tak. Ale w ogóle, kurczę, to był artysta naprawdę, jeśli chodzi o te harmoniki. On fantastycznie, dalej mam niektóre jego instrumenty w takim komplecie. Też mi kiedyś naprawiał, wiesz, no. W takim komplecie, który sobie, nie wiem, zabieram jak gdzieś jadę, a nie chce mi się tachać tego całego odpustu tutaj ze sobą. Tak jak widzę. No, ale właśnie to mnie zaciekawiłeś, bo powiedziałeś, że masz każdą harmonikę trochę z innej parafii, nie? Z innej parafii. Ale nie masz jakichś takich predyspozycji, na przykład, że nie wiem, że ten Zajdel ci się... Bardzo lubię bardzo lubię Golden Melody i to jest harmonika, od której zaczynałem jakby, to znaczy wiadomo, już takie poważniejsze granie, bo na początku to po prostu kupowało się to, co aktualnie było w żywcu w sklepie muzycznym, czyli to był głównie Honor, ale nigdy nie byłem jakimś tam freakiem, jeśli chodzi o wybór instrumentu. Jeżeli mi gra i brzmi fajnie, to ja nie mam jakichś szczególnych preferencji. Wiesz co, ja ci powiem tak. Ważne, żeby był instrument szczelny i żeby wszystkie bendingi dobrze wychodziły na trzecim kanale. No, technikalia, ale od tego nie uciekniemy. Kurczę, wiesz, to jest właśnie musi być lekka po prostu, lekko się grać, no nie? To jest to, co mówiłem wcześniej, nie? Że to jak się... Nauka bendingów to jest to, co odsiewa tych mężczyzn od chłopców, tak mi się wydaje. Ja pamiętam, ile ja godzin spędziłem, wiesz, był taki program, ja do dzisiaj pamiętam, to się nazywało Lame DLLXE i to była klawiaturka po prostu. I ja, wiesz, mając tutaj rozpiskę dźwięków na harmonice, tutaj klawiaturkę i sobie to naciskałem po prostu, wiesz, myszką i starałem się, wiesz, dobrze to... No, najlepsza metoda jest używać sobie do tego pianina, dlatego że to też kształtuje słuch. No to było tylko wirtualnie, no. Nie? Więc to było spokojne, ale potem wiesz, to była na harmonice C, A i to było spoko, a potem była G. Nie? I miałem wrażenie, że się tych bendingów uczę na nowo, bo to wiesz, dużo niższy... Im niższy niżej strojony instrument, tym jest trudniej, dlatego tak. Że strojek jest dłuższy i szerszy i trzeba więcej powietrza, żeby to
tak. Uzyskać. A potem jeszcze te lowy to już... Te lowy tam... Ja nie wiem, jak grunting na po prostu trzeba mieć chyba szczękę tutaj, trzeba mieć jakieś metalowe zawiasy, które się przed graniem tak. odczepia i można tą, bo to trzeba jednak tą szczękę obniżyć, no nie? Dokładnie. Albo kupujesz marynarkę w centki i ta umiejętność sama przychodzi. No tak. Natomiast trochę to jest też anatomiczna sprawa, no nie? Jeżeli ktoś ma tutaj możliwość szeroko otworzyć paszczę, no to jest mało ułatwienie. Dużo ludzi na przykład, których uczę, używa sobie stroika, takiego do gitary. To nie do końca. Jest to, dla niektórych ludzi to jest bardzo pomocne. Przy ale... biningu? Przy tak, przy, bo na takiej harmonice diatonicznej możemy obniżyć dźwięk, tak jak pokazywałeś tutaj, no nie? Czyli to jest fenomen jakby tego instrumentu, że on został skonstruowany do tego, żeby sobie grać takie proste jakieś melodyjki ludowe, no nie? Czyli mamy dwa akordy i sobie gramy proste rzeczy. Natomiast w Stanach Zjednoczonych ludzie na południu tam zaczęli grać na tych instrumentach i odkryli, że można wydobyć dźwięki, które nie były jakby fabrycznie umieszczone, że jakimś cudownym sposobem wszystkie brakujące dźwięki można za pomocą odpowiednich technik wydobyć. Czyli super instrument, jeżeli sobie ktoś chce po prostu mieć małe pianino w kieszeni. Jest to niedrogi instrument, sobie, nie? Możesz go mieć zawsze przy sobie, nie musisz tachać futerału i tak, no, jeżeli ci coś wpadnie do głowy, to jakaś melodia, no, to sobie bo to są te harmoniki, które kosztują tam, nie wiem, powiedzmy te Big D Harokety, tam powiedzmy 270 zł. Stówki gdzieś? Powiedzmy koło tego. Gdzieś tak, nie? Powiedzmy, że na pewno nie więcej niż 300, ale no, wydaje mi się, że to jest to zależy tam, bo teraz to drożeje cały czas, ale generalnie gdzieś tam w tych okolicach, nie? No, pewnym kraju azjatyckim, który zalewa ostatnio rynki, są instrumenty, które kosztują 20 euro na pewnej stronie internetowej. No dobra, każdy korzysta. Znaczy w sumie same Zeidel, nie? To jest firma to też, jest Zeidel, też jakieś niemieckie, nie? Tak, to jest niemieckie, to jest ta najstarsza firma, która produkuje harmoniki, tylko zawsze ten Honor był no, bardziej popularny. W Polsce, a na przykład Suzuki? Ogólnie. A Suzuki jest japońskie? Japońskie, no, tak. Ale nie macie, nie? Tutaj już nic takiego, czy macie coś? Bo ja na przykład w sklepie mamy na przykład, jak nam przyszło kilka modeli na przykład Suzuki, to na przykład Hammond mnie bardzo zaciekawił, żeby po prostu brzmiało to fajnie, nie? No, on ma metalowy korpus, nie? I... Tylko to jest też takie doktoryzowanie się, bo niektórzy mówią, że te korpusy wpływają na brzmienie, niektórzy, że nie. Mi się wydaje, że bardziej pokrywy. I robiłem nawet test kiedyś, tam wrzuciłem do neta. Kupiłem dwie harmoniki mniej więcej w jednym czasie. To była harmonika w G, Honera Deluxe i ten Zeidel. No i tam dałem podanie, jak to brzmi pojedynczy dźwięk na jednym, jak brzmią akordy, jak łatwo się robi mnie, tak? Bending na tych, te wszystkie różne techniki i tak dalej. I potem ja sobie pomyślałem, że kurczę, mam wersję tych pokryw, tylko z otworem, to jest z lightning, nie? Tak, czyli projekcja dźwięku jest też tak, na boki, nie? I przełożyłem to sobie, no i kurczę, zyskała, nie? No, tak, na pewno tak, jest głośniejsza, no nie? Bo dźwięk wtedy idzie po prostu, wychodzi w linii prostej, no nie? Przed siebie. Znaczy ja w ogóle długo grałem na tych Zeidlach i to są dobre harmoniki. To bardzo super fajne. Sound. No, no ale ty masz dobre brzmienie po prostu dlatego, że długo nad nim pracowałeś, także no. Na każdym instrumencie będziesz brzmiał świetnie, no nie? No może nie na tych, które są nieszczelne. Dziękuję, i nie stroją, dziękuję. Bo no problem tych tanich instrumentów jest taki, że to jest największy problem, jeśli chodzi o harmonikę. Zdarza się, że teraz jest dużo lepiej pod tym względem, ale no, te tanie modele po prostu nie stroją. No i wtedy jak chcemy zagrać oktawy, czy jak chcemy... Pokaż może. No akurat ta stroi, no nie, ale można na tym instrumencie wydobyć... A czekaj, ja mam chyba niestrojącą taką, którą noszę po prostu. Więc to jest problem tych tanich instrumentów. Jeszcze jedna. Bo jeszcze mam tu za mało, nie, więc noszę w kieszeni. Nie stroi oktawa. No. Słyszymy takie... Interferencja, a to powinno brzmieć tak. No. Jakby byłoby śmiesznie, gdyby ta też była rozstrojona. Jakbyś padł. Kurczę, nie dbał o instrumenty. No, ale wiesz co, dlatego się ciebie pytałem o te harmoniki, bo ja właśnie bardzo długo grałem na Zeidlu i wiesz,
wszystko działa, to są bardzo dobre harmoniki i zwłaszcza, zresztą może o tym za chwilę, mi to pasuje, ale zawsze mi czegoś tam brakowało, odrobinkę. Nie? No i mają trochę większe kanały, no nie? Nie wiem, czy zauważyłeś. Tak, mają, to jest wygodne. No. Jeszcze, wiesz, ja gram tongue blockingiem, więc dla mnie to, że one są tutaj pozaokrąglane i tak trochę dalej, to pomaga. Jest czad, to jest no. Super, nie? Też różna anatomia jest u różnych ludzi, niektórzy mają po prostu węższe usta, może to być problem no, dla na niektórych. Natomiast pewien instrument z pewnego kraju, azjatyckiego, który ostatnio podbija rynek, dlatego że jest tani, a jest solidny i nieźle stroi, jest bardzo mega, mega wąski, no nie? I na przykład jak mam obydwa, jak w moim ten case'ie koncertowym, jak się przerzucam właśnie z tej harmoniki na Zajdla, to czuję dużą różnicę, jest takie jakie to wielkie, no nie? Ale kwestia przyzwyczajenia. Tak, oczywiście, wiesz, zagrasz parę dźwięków, to już jest okej. Wiesz, czegoś mi brakowało, ale w soundzie tutaj tego nie wiem, kupiłem sobie, kurczę, Marlin Benda Deluxa. No i tak, kurczę, i to miałem takie wrażenie, okej, to już brzmi mi lepiej. I mam taką teorię. No, świetnie brzmią. Ale mam taką teorię właśnie, nie, że jak się zaczynasz grać i słuchasz tego, powiedzmy, Chicago, no większość z nas zaczynała od czegoś takiego, nie? To kurczę, jednak oni grali na Marinach przede wszystkim. Gdzieś no tak, tam, gdzieś to tam była to musi... najbardziej popularna. W ogóle harmonika była kiedyś najbardziej, być może jest tak teraz, ale czytałem takie badania, że to był najbardziej popularny instrument na świecie po II wojnie światowej. Okazało się, że praktycznie w każdym domu była harmonika ustna. Ktoś kiedyś to wyliczył, że po prostu no, zarobili na tym kupę kasy, bo była ogólnie dostępna, tania, lekka, każdy tania, sobie lekka, mała, można zabrać do sobą. No i podczas wojny była bardzo często na fali. Najtrudniej zniszczyć chyba, nie? Trudno zniszczyć, gitary, łatwo przenieść. Gitary nie weźmiesz na fali. To chyba w Honera jest coś takiego, jest ta wystawa tych harmonii, które uratowały życie żołnierzom, nie? I tam by było, że nosili sobie... Słyszałem o tym, tak. Kulą, są nie? Zdjęcia z kulami, nie? Coś, kurczę... Jest to instrument, który ratuje życie. Dokładnie. Zachęcamy wszystkich fanów. Same plusy jak na razie. Rozpoczęcia nauki albo przygody. Zdrowia i życia zachęcamy. Tak, pomaga na płuca, prawda? Tak. Poszerza objętość. Broni przed kulami. Same zalety. Wszystkie rozedmy, astmy, to wszystko. Zaczniecie grać na harmonikach. Tak, przypomnij ci się twój ulubiony wujek z dzieciństwa, którego na pewno miałeś, a grał. Tak. Bo każdy z nas miał takiego wujka. Dobra, to teraz jest już ta minuta, gdzie wszyscy wyłączają, dalej nie słuchają, teraz minusy, nie? No, nie ma. Nie? Nie, no ale chyba faktycznie ta żywotność. Minusy to jest niszowość tego instrumentu. Niektóre... Zawsze... też mi to mówił właśnie Mik, z którym ostatnio się zaprzyjaźniliśmy, że ludzie często go pytają, którzy przychodzą na lekcje, jaką sobie harmonijkę kupić. Do nauki na początek. I zawsze pytaj, jaki rodzaj muzyki, jaki gatunek chcesz grać. Bo do każdego gatunku inna harmonika będzie po prostu bardziej pasowała, bądź mniej. Temu trzeba ich tyle. Jeżeli się chce grać wszystkie jakby gatunki. Na przykład Mickey Raphael, o którym już wspominaliśmy, grał na diatonikach, ale niektóre po prostu te ballady country, no okazało się, że to jest jednak trochę zbyt duży sound, no nie? A utwór, powiedzmy, był taki bardzo lekki, ballada jakaś nastrojowa i po prostu trzeba było czegoś, co będzie już miało jak jakieś tło, no nie? Taki bardziej akordeonowy sound. No i grał na tych harmonikach tremolo. Ja mieszkam w Irlandii i dużo ludzi tam gra na harmonikach Paddy Richter, czyli to są diatoniki, które są strojone w taki sposób, że nie trzeba w ogóle się uczyć technik bendingu, czyli tego podciągania, obniżania dźwięków. Czyli przestrajają trzeci kanał w taki sposób, że 90% tych irlandzkich numerów można zagrać bez jakiejś tam szczególnej wtedy, nauki techniki. To jest obniżany wtedy tylko na tym dechu, czy jak to wygląda? To znaczy, na harmonice C zamiast tego G, które jest na wydechu, masz A. Aha, no. To logiczne. No, to jest, na przykład masz taki irlandzki jig, nie? To tutaj ten pierwszy dźwięk trzeba obniżyć. No i bardzo dużo ludzi z tym ma problem, albo nawet bardzo dużo jest ludzi,
którzy już mają tam 60-70 lat i zaczynają teraz dopiero naukę gry na harmonice w Irlandii, bo dziadek, pradziadek grali tę muzykę trad i oni po prostu chcą do tego sentymentu wrócić. Chcą do tego wrócić. Mam takie dwie panie, które przychodzą teraz i właśnie z tych samych powodów rodzinnych, no nie, bo dziadek gdzieś tam grał i chcą się nauczyć. Ale... I właśnie sobie kupują już instrument gotowy do grania tej muzyki. To jest muzyka, którą się gra w jednej skali, no nie? Czyli nie trzeba tam zmieniać tonacji, nie ma tych accidentals, czyli półtonów. No jest wszystko po jednej skali. I no i to jest ułatwienie. Teraz jeszcze jest taki instrument w stroju Easy Third. A o tym nie słyszałem w ogóle? Właśnie Mick o tym dużo mi opowiadał ostatnio. Jest jeszcze taki harmonikarz Joel Anderson. No tak, to jego kojarzę. On ma w ogóle fantastyczną płytę. Ostatnio był u nas w Galway w ogóle. Tak? Tak, był u Mika i trochę się tam pokręcił po okolicy, grał tam na tych Irish Sessions. No i właśnie on gra na tym Easy Third. To jest coś takiego jak Paddy Richter, czyli mamy ten trzeci kanał obniżony i jeszcze chyba siódmy jest obniżony. Gdzieś jakiś tam, nie wiem dokładnie, więc nie chcę mówić, ale... Jest to druga opcja, no nie? Tak, do grania takich do folkowych pytania, rzeczy. Ja bym jeszcze tutaj dodał... Właśnie to, co mówiłem, że to jest kontekstowość bardzo tego instrumentu i że o ile on się kojarzy na przykład z tym bluesem, blues rockiem, no bo umówmy się, no ludzie z czego kojarzą harmonikę w Polsce, tak z jamu, z tego typu. Z całym szacunkiem do jamu, ja dalej mam u siebie tam plakat z Rickiem Midlem. Pewnie chyba tyle, nie? Świetny band. Taką skalę. Tylko ta fanbaza. Fanbaza? Ja nie wiem, ale zespół, na którym się wychowałem, także. No i super jest, nie? No tak. I też tam dużo harmoniki na tych płytach tak, się zdarzało, nie? Tak, oczywiście. I tam były naprawdę też, już nie pamiętam nazwiska harmonikarza, to jest do sprawdzenia. Mieli taki utwór Płyń mój bluesie płyń. Tak. I tam ta harmonika jest po prostu atomowa i to był koleś, który naprawdę wiedział, co robi, nie? Chyba nie był to Skibiński, nie? To nie był Chyba Skibiński, nie był Skibiński. To nie był Skibiński. Mieli jedną płytę nagraną z Sławkiem Wierzchowskim. W ogóle tak się u mnie zaczęło, nie? Że jam, Sławek Wierzchowski i on potem w jednym utwór miał taki, gdzie wymieniał tam Sonnego Terego, no a potem to już poleciało, jak do Sonnego Terego trafiłem. Ale zmierzam tutaj do tego, że ta kontekstowość to z jednej strony jest fajna, ale z drugiej to jest takie, a to zagram cokolwiek będzie pasowało, bo to budzi takie fajne emocje ta harmonika, to jest miłe skojarzenie i tak dalej, nie? Ale z drugiej strony, jeśli chcesz się dosiąść do, jako harmonikarz, który umie grać na przykład do gości, którzy są troszeczkę spoza tej bańki, do czegoś innego, no to trzeba im pokazać, że się umie. Ja miałem tak, że przyszedłem kiedyś do tam znajomego odwiedzić się tam na próbie i mówił mi, żebym wzmacniał, że myślałem, że będzie już sam. A to był w ogóle jakiś zespół stoner metalowy. I coś tam na harmonijce. No, Howard Levy kiedyś grał taki numer heavy metalowy, gdzie grał takie arpeggia, w ogóle wymiatał jak gitarzysta heavy metalowy. Ja się zastanawiałem, jak się w tym kontekście znaleźć, to sobie pomyślałem, że jakieś... Brzmieniowo, nie? Przede wszystkim to... Brzmieniowo, jak tam wiesz w ogóle, co tam zrobić i tak dalej. Ale jakby poszedłem tam z myślą, że wezmę tego znajomego do zespołu, który ja formowałem, a dostałem propozycję, żeby z nimi grać. Tylko już nie miałem wtedy czasu. Poszło nie w tę stronę. Więc to było spoko. I chodzi mi o to, że to jednak dalej ten instrument jest troszkę jak kojarzony jako taka zabawka. Nie? To co ja mówiłem o kresku ruchu. I mi się wydaje, że to jest wada na pewno. Tak, to jest tak. Jak pytałeś o minusy, że jakby ta niszowość i taka, no jakaś taka jest takie przeświadczenie, że to nie jest poważny instrument. Taki instrument jak na przykład saksofon, skrzypce czy gitara, no nie? A właściwie na tym instrumencie można zagrać, zwłaszcza na chromatyku. Wszystko. Bo ty w Irlandii... Jeszcze, uzupełnię. To jest tak, jak ty jesteś gitarzystą, przyniosłeś gitarę i mówisz komuś, nie wiem, podrywasz jakąś dziewczynę, ja gram na gitarze, to ona się ciebie nigdy nie zapyta, a na czym jeszcze, nie? A jak my byśmy byli w takiej sytuacji, to ja gram na harmonice, no fajnie, a na czymś jeszcze, nie? To co jest... Ja wtedy mówię, że jeszcze... Do you play anything else? Do you play any instruments? Ale to jest, wiesz, to jest międzynarodowe, nie? Ja mówię wtedy, że jeszcze skrzypce, kontrabas i jeszcze parę innych rzeczy, nie? Nie popiszesz. Ale żeby grać fajnie, ale na harmonice. Na każdym instrumencie, i tutaj harmonika nie jest wyjątkiem, żeby grać fajnie, brzmieć fajnie, to trzeba po prostu trochę poćwiczyć. No, jak na i każdy instrument wymaga pracy i trochę cierpliwości, trochę poświęcenia. Dokładnie. I kombinowania też. Ale przede wszystkim to, co jest najważniejsze, że to powinno się grać to, co człowieka cieszy, nie?
I to jest to, bo ja pamiętam właśnie bluesy dlatego, że ja grałem tego, kurczę, tego bluesiora, jeszcze potem było tak, że ty wiesz, Elbie Jasona, Richie, Jean-Jacques Hamilton, tych takich nowoczesniejszych bardziej harmonikarzy, nie? Wymiataczy. Wymiataczy. I kurczę, i zauważyłem, że bardzo dużo moich znajomych tak robiło te parę tam zwrot w kierunku tych tradycyjnych bardziej, wiesz, Kim Wilson, Rod Piazza, William Clark, te takie sobie myślałem, kurde, że może to jest lepsza droga, mądrzejsza, nie? I tak, kurczę, niby tego słuchałem, coś poćwiczyłem. Na pewno mi to coś dało, no bo jak się uczysz czegoś, to zawsze się coś daje, ale tak, ja wiem, że nie, ja w ogóle sobie chyba to odłożę na chwilę. I tak też powiedziałeś o tej muzyce tradycyjnej irlandzkiej, tak sobie pomyślałem, no dobra, no mieszkam na tej żywiecczyźnie, no to może coś z muzyką góralską. Może właśnie to jest pomysł. Ja wiem, myślę, tak, że grałem na przykład można kiedyś... Można kiedyś, sorry, że ci jakiś czas temu. Można by pomyśleć, żeby w ogóle zrobić taką harmonikę w tym stroju, który by się nadawał idealnie do naszego folku. To by była jakaś lidyjska, nie? Bo tam te dźwięki bardzo tak pasują. To wystarczy dwa dźwięki przestroić tak samo, nie? Czyli co przestrajamy w skali C-dur? Czyli Fis potrzebujemy? No D to... Do D z bemolem potrzebujesz, no, na pewno. Czyli mamy Cis trzeci, i Fis, tak? Trzeci i piąty chyba. Dźwięk. Trzeci i piąty jest od chyba to tak. Jest molowa skala, ta góralska. Trzeba by... Nie będziemy zdradzać. Nie będziemy zdradzać. Dzwonimy się po programie. Ale to byłby fajny pomysł. Ja w ogóle też się odezwałem, bo w ogóle tak bardzo dużo zacząłem tej muzyki słuchać i to też ponownie kontekst taki, nie? Że wieś, ludyczność i tak dalej, no ale na litość boską flamenco też jest folkowe. To też jest tradycyjna muzyka, czyli irlandzka muzyka. Każda tak muzyka, która nie jest klasyką, jest jakimś tam folkiem. No nie? dokładnie, nie? I kurczę, tak sobie kupiłem z płyty takiego zespołu, że mnie nie przekręcił, nas Wołosi. Ja pierdzielę, to jest dzika muzyka. Tak. Ile tam jest dużo improwizacji, wszystkiego. I to jest świetne. I u nas na przykład, nie wiem, nie spotkałem się z czymś takim, przepraszam, o jednym takim wydarzeniu słyszałem, że się w Cięci nie odbywa, że się tak ludzie spotykają, grają tą muzykę tradycyjną. Mhm. Jak ty opowiadasz o tym w Irlandii i to jeszcze się zbiegło tak, że ty mi coś posłałeś, że tam graliście, moje ziomki były w tej Irlandii, ja sobie pisałem, no kurde, to jest zajebiste, szkoda, że u nas czegoś takiego nie ma. Nie? No jest tutaj parę takich, ale stricte folkowych rzeczy, nie? Tak na przykład to, co teraz się w Cięcinie spotykają, te wspólne muzykowanie, no fajna sprawa. Nie pamiętam, jak się to nazywało. No, wspólne muzykowanie, to jest Sopki-Stopki, taka tak, osada. Tak, tam dwa razy w miesiącu czy coś takiego, tam jest coś takiego, no gdzieś tak. Jeszcze były jakieś czas... Takie dżemy właśnie. Góralskie. No, jeszcze jakiś czas temu były potańcówki przy dudach i no, one się tam jakiś czas odbywają, ale już teraz rzadziej niż wcześniej. I to też było to poniekąd takie bardzo. Poszło jakby coraz rzadziej, nie? Generalnie. Jeszcze fajna rzecz z harmoniką, nie? Kupujesz harmonikę bez bemolem, uczysz się jednej rzeczy i to jest fajne, jak go powiesz suchara. No i to na przykład wyglądało to mniej więcej tak jak takie dżemy, nie? Że tam było dużo kapel i tam się te składy mieszały, ale to był stricte folk, nie? Ale jakby mówić o takim graniu bluesowym, to tutaj chyba nie dzieje się zbyt wiele, nie? Więc to może stąd może wynikać też ta niepopularność tego instrumentu. Wiesz co, są dżemy, bardzo dużo jest na Śląsku, nie? Jak już miniesz przyczynę, to co codziennie praktycznie możesz gdzieś grać, nie? U nas są fantastyczne Metrum Jazz Club. Fantastycznie. Ja tam bywam, gram, jest bardzo miło, bardzo fajnie. I zwłaszcza jak są tacy ludzie, którzy się słuchają na tej scenie, a nie tylko czekają, żeby zagrać to swoje solo. No i jak nie jest czterech albo pięciu gitarzystów na scenie. Bo to, co chciałem wcześniej zapytać. To też jest uniwersalny problem. W Irlandii mówiłeś. Międzynarodowy. Mówiłeś, że tam jakiś tam znajomy, że tam chodził po klubach, nie? To tam jest pewnie dużo takich jam session. Czy to jest tak pełno takich klubów, czy jak to wygląda? Muzyka irlandzka to jest bardzo, bardzo ważna część w ogóle kultury irlandzkiej tradycji. I to jest muzyka, która w takim jakby tym swoim pierwszym wydaniu, takim najbardziej tradycyjnym, była połączeniem muzyki i tańca. Czyli te wszystkie irlandzkie utwory są zaaranżowane w ten sposób, żeby tancerze mogli do tego tańczyć, czyli tam nie ma żadnej możliwości improwizacji. Nawet jeżeli się chce zrobić jakiś ozdobnik, na przykład zamiast... Chce się zagrać z ozdobnikiem.
trzeba to tancerzom powiedzieć, że w tym momencie coś takiego będzie miało miejsce. I oni wtedy dostosowują sobie krok do tego. No i w ogóle fenomen tej muzyki polega też na tym, że jakby gra się ona na tak zwanych sessions. Mhm. Czyli tam 5, 6, 7, 8, 10 muzyków spotyka się w knajpie i to praktycznie w każdej knajpie są wieczorne sesje. A w niedzielę na przykład w takich w Galway, który jest taką mekką tego tradu, w którym ja mieszkam, to w tych takich najbardziej tradycyjnych pubach mamy sesję o tam 1 po południu, o 5 i o 9 wieczorem. Jest różny skład muzyków. No i fenomen polega na tym, że tych utworów jest, nie wiem, strzelam, 2000, 5000. Jakby no, tych melodii. Właśnie. To, co I, my mówimy... I może paść każdy po prostu tytuł na takiej sesji. Jakby trzy osoby z reguły prowadzą taką sesję, no nie? Czyli intonują jakiś tam utwór. Z reguły są trzy utwory połączone ze sobą, no nie? To jest tak zwany set. Gra się wolniejszy, szybszy, jeszcze szybszy, no nie? Z reguły. Z reguły. Nie ma, to jest reguła, zdarza się, że jest inaczej, ale często tak właśnie jest w takiej formie, no nie? I właśnie to jest fenomen, że może paść każdy z tych tam powiedzmy iluś tysięcy melodii i każdy z tych muzyków zna te melodie, no nie? Dlatego ja dużo gadałem z Mikiem na temat grania tradu i dużo mi tłumaczył pewne właśnie takich niuansów, jak te ozdobniki, kiedy ich używać, kiedy ich nie używać, jaka jest powiedzmy ta nomenklatura, no nie? I doszedłem do takiego wniosku, że to jest muzyka, której bardzo trudno jest się po prostu nauczyć. Trzeba wyrosnąć w tej kulturze i trzeba się albo wyrosnąć, albo zdarzają się muzycy. Na przykład u nas jest taki świetny skrzypek Michael Chang, który jest Japończykiem, ale mieszka już tam 25 lat i on jest jednym z takich naprawdę mocnych graczy, no nie? I trzeba się bardzo dobrze osłuchać, no nie? Pojeździć po festiwalach, posłuchać, jak grają w Galway, jak grają... Ten sam utwór gra się troszkę inaczej w Galway, troszkę inaczej w Cork. I też jest ciekawa rzecz, że te, jak zapytałem kiedyś Mika, czy zna taki numer, on powiedział, że zna, tylko nie wie, jak on się nazywa. Po prostu nie wie. I potem zacząłem rozmawiać z tymi muzykami właśnie, którzy grają trad. I bardzo dużo z nich zna te melodie, ale nie mam pojęcia, jakie są nazwy. To się po prostu grało. To się po prostu grało. O tym nie myślał, jak to się nazywa. Gramy i pominamy, jedziemy dalej. Prawda? Tak, na tej zasadzie. Nie? No jest to fantastyczna sprawa i jeżeli ktoś lubi muzykę irlandzką i lubi takie klimaty, to jeszcze można w Irlandii, na zachodnim wybrzeżu, zwłaszcza w tych okolicach turystycznych takich, można naprawdę świetną muzykę posłuchać. I to jeszcze w wykonaniu takich ludzi, którzy ją znają. To my się prosimy. Zapraszam. Zapraszam. Bo widzisz, tutaj w każdej knajpie, codziennie praktycznie, nie? No, u nas mówisz, że metrum jest. Spoko, ale to jest tyle, nie? Tutaj w tygodniu to zapomnij. Wiesz co, ale to jest też kwestia tego, że... To czy tutaj, to czy tak, ja nie wiem jak w Żywcu, bo tutaj też nie słyszałem, że były takie jam sessions. Nie ma w ogóle teraz nic, nie? Czyli mówisz, że są te folkowe na przykład, te spotkania? No to się tak zdarzało, no. To tak, no. Okej, okay, ale wiesz, ale na przykład mówię o Bielsku, bo jestem powiedzmy bardziej bielskocentryczny, bo tam jakby tam chodziłem do szkoły, no i tam znajomi i tak dalej, to... Ja mam takie wrażenie, że Bielsko to jest tak, wiesz, taki, to jest jeszcze nie Śląsk, to rezonowanie tego Krakowa też nie jest takie za bardzo, góry to, no góry to może bardziej, ale to jednak nie jest też Żywiec, który to jest jednak, to jednak jest miasto. Nie, więc to tak jakby jeśli chodzi o taką tożsamość muzyczną, no to przede wszystkim ten jazz, tak? No i też Metrum, jak sama nazwa wskazuje, jazz club, ma nacisk na ten jazz, też są jazz sessions, tak? A zadymka jazzowa też. Zadymka jazzowa i tak dalej. Co, nie zrozumiałem, że to jest fantastyczna muzyka, tak? Ale też ciężko oczekiwać, żeby ten na przykład blues, jak już rozmawiamy o tej harmonice i tak dalej, żeby to było na tym pierwszym miejscu, nie? Ale już za miedzą, powiedzmy tak jak powiedziałem, za tą pszczyną, powiedzmy, no to już jest bardzo ciekawie. Jest w Rybniku ten Celtic Pub, no to kurczę co czwartek i oni chłopaki od 20 do świtu grają. No, śląski blues to wiesz. No to tak. Europejska stolica bluesa to jest Śląsk. Tak. No. Ale polskie Chicago. Nie? Tak, ale też kurczę ile żeśmy przegadali ze znajomymi takimi fanami bluesa, ale takimi, jakby to powiedzieć, takimi prawilnymi, nie? Że Chicago, Muddy Waters, Chess Records, nie? Czy tam Trumpet Records i tak dalej. I o tym śląskim bluesie, nie? No i tam jest, że to jest taki w zasadzie rock, że coś tam, nie, że może tak nie do końca, to jest takie bluesowe, ale kurczę,
puszczam sobie modlitwę bluesmana w pociągu śląskiej grupy bluesowej i to jest zajebista płyta. I mnie nie interesuje, czy to jest blues, czy to jest rock, czy to jest, kurczę, reggae. Ja, tam to pachnie tym bluesem. Tak samo jak pachnie bluesem, nie wiem, Blue Monk Theloniusa. Swinguje i Kix jest, tak, jest Kix. Genialnym muzykiem był i tak. Zawsze go wspominamy dobrze, nie? Ja pamiętam, kurczę, jak Kixa pierwszy raz zobaczyłem na żywo, byłem na mojej pierwszej rawie blues i ja w ogóle, ja jestem psychofanem rawy blues. Ja tam jestem jedną z pierwszych osób, która wchodzi, ja patrzę, jak oni jeszcze tam rozkładają ten cały odpust, tam to wszystko, nie? I jestem też na tych koncertach konkursowych. No i pamiętam, że przyszły jakiś zespół, nie pamiętam za Chiny Ludowe, jak się nazywał, pamiętam, że były same dziewczyny. Czekam, aż przejedzie. Nie jest długi. Tak. Ja takie granie pociągu daję uczniom właśnie, żeby świetna sprawa, żeby sobie takich rzeczy, żeby sobie zacząć oddechu, wszystko, nie? Pewnie, że tak. I zabawne, i to jest fajne do zabawy. I pracujemy nad przeponą, zaczynamy używać tutaj mięśni brzucha do oddychania. Dokładnie. Ale tak jakby chcę dokończyć, nie? No i był zespół, same dziewczyny grały, pamiętam, że perkusistka śpiewała, to na pewno. I w pewnym momencie, że mamy wyjątkowego gościa. I wyszedł Kix, wziął mikrofon wokalowy i zaczął grać na harmonice. I on nie powiedział ani słowa, zagrał na tej harmonice, utwór się skończył. Pamiętam, że się chyba nazywał Psi Blues. Jak każdy utwór bluesowy u nas musi mieć w nazwie blues, bo inaczej nie jest bluesowy, wiadomo, tak? Coś jest. Trzeba zaznaczyć, tak. Trzeba zaznaczyć, żeby ludzie wiedzieli, czego słuchają. Tak, i on kurczę, on tak zagrał na tej harmonice i fajnie, mi się mega to podobało i on tak odłożył ten mikrofon, tak podszedł do brzegu tej sceny i tak dziękuję i zszedł z tej sceny i to było takie mega sympatyczne. To był gość, który mógł występować jako stand-up comedy, nie? No. On był tak śmieszny, byłem kiedyś na koncercie w Targowej w Cieszynie. Jeszcze za czasów studenckich i Kix grał solo koncert i połowę koncertu chłonęliśmy muzykę, a przez drugą połowę się po prostu śmialiśmy do rozpuku, bo gość był tak zabawny, już zagadywał. Sam jego jakby taki luz na scenie, no nie? I nawet nie musiał opowiadać kawałów, albo po prostu mega komiczny już sam jego wygląd. Gość jest, wyglądał jak to mówią Irlandczycy, like a comic character, nie? Jak gość z komiksu jakiś, nie? Ale powiem ci, że dalej na tym Śląsku to jest mnóstwo tych gości, którzy są tacy, wiesz, Marek Makaron, Motyka na przykład. Nie wiem, czy no tak, tak. Pana. To jest, kurczę... Taki akustyk blues, nie? Akustyczny blues, ale to jest takie prawdziwe. On śpiewa po tym Śląsku i wiesz, i on jest dokładnie taki sam na scenie, jak schodzi z tej sceny. Jedyny koncert, na którym ja się popłakałem, to był Marek Makaron, bo to było takie dla mnie intensywne. Kurde, niesamowite to na mnie wrażenie zrobiło. I swoją drogą dlatego poszedłem na studia do Katowic, żeby poznać Marka i może z nim coś zagrać. Udało się nagrać jeden utwór z nim na płytę, która się tam ukaże, nie wiem, może w tym roku się uda. I to jest super, ale wiesz, chodzi mi tutaj o coś takiego, że muzycy stamtąd coś takiego mają w sobie, w tych genach i tak dalej. A to, że ten blues jest z domieszką, nie wiem, jakiegoś rocka, prog rocka i tak dalej, to czy to jest istotne, jak to jest dobra muzyka? Wiesz, w Stanach na przykład też nie ma jednego bluesa. Na wschodnim wybrzeżu gra się całkiem inaczej, na zachodnim całkiem inaczej. W Nashville się gra całkiem inaczej. No także to jest też, nie ma jednej formuły, no nie? To nie jest muzyka klasyczna, gdzie jest po prostu napisane tak, musi być koniec, od linijki, wiesz, tyle ma trwać pół nuta, tyle ma trwać ćwierć nuta, no nie, ta muzyka jest żywa, no nie bardziej. Dokładnie. Jak się tak... tak jest z bluesem, tak jest z folkiem, tak jest właściwie jazz, z wszystkimi, z każdą muzyką, tylko nie z klasyką, nie? No tak. Nie, chociaż poniekąd, by tak krajami po prostu sobie tam porównywać kompozytorów, to pewnie też, nie? To jakby... Nie wypowiadam się, nie jestem ekspertem od klasyki, bardzo lubię słuchać, ale... A ja tak starałem się posłuchać, ale bardziej tak chyba z obowiązku, bo w pewnym momencie wszyscy moi znajomi słuchali i się tak odbijałem. Jest tam parę płyt jakichś, które czasem sobie puszczam, ale nie wiem, są chyba... Jak ja nie mam czego słuchać, to sobie lubię puścić tego, Sonu Boya Williamsona drugiego faktycznie, bo on mi się nigdy nie znudzi, zawsze znajdę tam coś takiego, co powie mi, co grać, że tak powiem, albo lepiej, kiedy nie grać. Jeszcze wracając do klasyki, ja mieszkam na emigracji 19 lat już prawie, nie? I jest coś w tym, że jak się słyszy Chopina, to po prostu poruszają się wszystkie struny
nasze patriotyczne, te polskie. I łezka zawsze się wokół kręci. To i jest szukasz szabelki. Jest to ten moment, kiedy człowiek po prostu czuje tęsknotę do kraju. To nie wiem, ja przynajmniej tak mam. To jest w sekundzie. U mnie takie uczucie się pojawia, że to po prostu wiem od razu, że to jest polska muzyka, nie? Właśnie też dodałeś fajne słowa, że polska muzyka, nie? No bo jednak no myślę, że większość społeczeństw jest teraz takich dosyć mocno zamerykanizowanych, nie? Że ta kulturowa. To prawda, nie? No. Ja nie waloryzując, czy to jest wada, czy to jest zaleta i tak dalej, ale jak się właśnie zacząłem ostatnio jakiś czas zastanawiać nad tą muzyką taką polską, nie? No i tutaj znowu zwrot w stronę tej góralskiej, troszkę tam poszperałem, trochę na takiego etnomuzykologa pana Bieńkowskiego, który tam też bardzo dużo na tym, że widzę, że kiwasz głową, kojarzysz, no. Bo tam też, kurczę, kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o nagrywanie tych takich ostatnich wiejskich muzykantów zrobił, nie? Coś takiego i też fajną ciekawostkę tam przeczytałem, że jak byli skrzypkowie, którzy się uczyli grać, no to wiadomo, tam znaleźli jakiegoś nauczyciela, który im tam coś pomagał. No i jak stroić takie skrzypce na wsi, nie? Przerąbane. No i to było tak, że on brał ten nauczyciel butelkę wody, lał tam wody do momentu, kiedy po brzdęknięciu zadawała dobry dźwięk. On zaznaczał to jakimś gwoździem czy coś, żeby było zarysowane, nie? I słuchaj, do tego momentu lej, stroić do tego tą strunę, a potem tak, nie? No i to niby działało, bo to było to granie na tą dziką nutę, że zawsze troszeczkę obok, bo to nie miało prawa zawsze funkcjonować. Tak jak bossa nowa, nie? Na przykład, no, ale potem na przykład było tak, że władze z poprzedniego ustroju naszego chcieli zrobić takie pokazy, żeby kilku tych muzykantów grało naraz, nie? I to nie stroiło. Bo każdy miał inaczej zaznaczone, no ale to tak. Dokładnie, dokładnie. No, takie fajne historie to są, nie? Brzmiało jak dudy, nie? Ja. Nomen omen, nomen omen. Dobra. Przypadek word, to był. Word pan to był przypadek. Ja, to był przypadek. Dobra. Kiedyś graliśmy taki festiwal i była tam, to była jakaś brygada reprezentacyjna Wojska Szkockiego. I to była orkiestra, która składała się z 20 dudziarzy, no nie? Jej. I to jest instrument, który bardzo lubię słuchać krótko. Ja właśnie jestem dość mocno związany, bo tam gram na skrzypcach akurat tak? W kapeli z dudziarzami na przykład. No. I to jakby jeździmy tam po jakichś festiwalach, coś tam sobie grywamy. I to te dudy lubią mnie stroić faktycznie, ale to jakby już kiedyś bywało chyba pewno dużo trudniej, nie? Bo teraz faktycznie te stroiki już są nie z bzu, tak jak tutaj w Żywiecczyźnie, nie wiem, jak w Irlandii, nie? Ale to generalnie tutaj były z czarnego bzu robione te stroiki, one tak by nie stroiły, jakby stroiły to na chwilę, nie? Teraz to już jest włókno węglowe, więc tutaj to się już rozwija, teraz już da się zagrać w trzech dudziarzy naraz. Zawsze mnie, serio, jeszcze wam skończę, bo mnie zawsze zastanawiało, znaczy wtedy to mi tak po prostu zauważyłem, że tam był jeden gość, który był odpowiedzialny za to, żeby je nastroić, no nie? Chodził ze stroikiem i stroił każdy instrument po kolei, no nie? I to w ogóle robił z takim mega pietyzmem i trwało to chyba z pół godziny. I tak sobie to obserwowałem i myślałem, teraz już na pewno będą stroić, jak już taki fachowiec się tym zajmuje tak długo. Jak zaczęli grać, to po prostu... Nie, ale to właściwie dudy są takim stroiło, instrumentem, nie? Że wystarczy delikatnie wilgotność, fajnie, zmiana temperatury, słońce jakieś, coś tam wysycha, no tutaj momentalnie się wszystko rozsypuje. To bardzo wrażliwy instrument. Ale tego się przywołałeś, te dudy, że grasz, tutaj słyszałem, że jest ten duet z Żywca, tylko kurczę, teraz nie pamiętam, pamiętam. Blachura? Ficek Blachura, no. To też jest kurde niesamowita muzyka. Marcin Blachura, Przemysław Ficek, no. Tak. No. Na Bandcampie tam słuchałem ich płyty i kurczę, to jest... To świetni muzycy, świetni budowniczy w ogóle, instrumentów też. I piszczałek, i dud właśnie. A kurczę, jakoś tak dwa razy się wybierałem właśnie na to ich... bo oni mają też takie warsztaty w robieniu instrumentów piszczałek. Robią takie... Ciekawe, robią takie malutkie... Takie gwizdki, bardzo fajna sprawa. Też jest zastanawiające, jak super. Na przykład... Dudy to jest instrument, który gdzieś w kilku krajach, w kilku tam kulturach powstał. Ja nie wiem, czy to było na zasadzie, że Celtowie przyjechali tutaj i zostawili dudy ludziom. No właśnie... Zobaczyli. Zawsze mnie to zastanawiało, no nie? Nie wiem, czy ale... Czy to po prostu jednocześnie powstało tak o, w dwóch... Troszkę w innych formach, ale jakby gdzieś bardzo podobne, tam nie? Jakiś Irlandczyk padł i wpadł na pomysł, że... Wezmę martwe zwierzę i zrobię z tego instrument. I duchnę, zobaczę, co się stało. Jakiś góral wpadł na ten sam pomysł, no nie? Może to było, może to tak powstało, no nie? No.
To czy wiesz, no to dużo takich fajnych wynalazków to jest przypadkiem, nie? Na przykład alkohol. Nie? Że ktoś tam dał do tykwy wodę, coś tam zostało troszkę miąższu z owoca, sfermentowało i jest fajnie do dzisiaj, nie? Tak. Kiedyś taki widziałem taką bajkę, znaczy taką 30-sekundową bajkę, że jest pokazana Irlandia i tam w ogóle jakaś mega zaawansowana technologia, loty w kosmos, ludzie w ogóle wyglądają już jak pół roboty i przychodzi jakiś gościu z brodą i mówi, patrzcie co wymyśliłem. No i butelka whisky. Każdy próbuje i w tym momencie jest nawalanka, wszystko do góry nogami, no nie. I... Ciekawe. Ja to kojarzę, coś takiego było chyba w Family Guy'u. Być taka może to było właśnie Family Guy. Bo oni wszystko co możliwe wyśmiali, pamiętam, że epizod irlandzki też tam był. Słuchaj, ale ja cię muszę prosić, żebyś zagrał coś na chromatyku, bo ja strasznie lubię, jak ty grasz na chromie i no. Chrom jest... A może mnie to zmotywuje, żeby w końcu ćwiczyć na mnie. To jest fajny instrument w ogóle, żeby sobie... to jest małe pianino w kieszeni, mamy taki guzik, który daje nam wszystkie pół tony, nie? Czyli nie musimy się uczyć tych technik obniżania dźwięku, wszystko mamy po prostu za pomocą przycisku. No, jest instrumentem, na którym można zagrać praktycznie każdy rodzaj muzyki. No, mogę taki temacik ci zagrać jazzowy, Out of Nowhere. Jeszcze jest druga część, ale nie będziemy zanudzać. Nie masz co powiedzieć. Chodzi mi o to, że chromatyk, kumpel mi kiedyś powiedział, bo tak mówię mu, że mam tego chromatyka 16, ćwiczę sobie coś tam. Wtedy miałem taki moment, że faktycznie siedziałem, jakiegoś Stevie Wondera, For Once in My Life. 16 są bardzo trudne. Na początku. Nawigacja. Nawigacja jest trudna, tak, bo jest ta dolna oktawa i mnie to zawsze mnie to gubiło. Natomiast znam ludzi, którzy to... Philip Jazz, tak? Philip Jazz, ten Szwed, on gra na 12, na 16, na diatoniku, na wszystkim po prostu i na wszystkim brzmi świetnie. On jest kosmitą. Fantastyczny muzyk. Samo to, że Jason Rich u niego parę lekcji wziął, nie wiem czy widziałeś tam jak się wypowiadał. No, bardzo, bardzo możliwe. Zresztą Jasona lubię, bo on tak otwarcie mówi, wiesz, tam ludzie chylą przed nim czoło, a on mówi, że kurczę, tutaj u tego biorę lekcję, tutaj się czegoś uczę, ty czegoś, to tak nie jest, że już wszystko pojąłem, nie? No. Jeszcze dobry jest ten kocur Konstantin Rein. Świetny jest, no. A ile on ma lat? 12 wygląda. Tak. Młody chłopak. No ale w każdym razie co do tego chromatyka, wiesz, tam mówię kumplowi, no kupiłem sobie tego chromatyka, nie, ćwiczę sobie wszystko fajnie. To takie siuśkowe brzmienie, nie? A tak to jeszcze... Zależy od kontekstu. Na przykład Toots Tielemans po prostu grał tak, że no, jak on to mówił, pomiędzy łzą i uśmiechem. Tak, ale... Taki znalazł po prostu... wesoło-smutny sound, no nie, tego instrumentu, gdzie jest takie nagranie z Patem Metinim, gdzie po prostu jak Toots wchodzi z tą harmoniką, to ja opływam totalnie, nie? Ja fanboyem Tootsa nigdy nie byłem. Oczywiście szanuję, mam płyty na półce i tak dalej, ale właśnie ten Wonder mi się strasznie podobał, bo ja lubię, jak muzyk jest, wiesz, po pierwsze dobry, mi się go dobrze słucha, bo szczerze jest zajebisty w tym, co robi, ale z drugiej strony ja bardzo lubię, kiedy on jeszcze mówi coś poza tą swoją muzyką, nie, że to jest jeszcze ten aspekt jakiś duchowy na przykład, taki bardziej artystyczny, a nie jazzowy, że obejrzy. Stevie jest geniuszem, no. To Stevie Wonder jest geniuszem, tak. To jest geniusz. Po prostu zagra jeden dźwięk, od razu wiadomo, że to jest on, nie, tak jak B.B. King. Dobra, tak, nie, to jest... Klasyki. No a teraz ja nie będę się kompromitował. To jest sound Stevie'ego masz opanowany, nie? Kurczę, bo nad tym siedziałem wszystko, tylko nie wiem, czy ja go dobrze... Też tak, brzmi to dobrze, nie wiem, czy ja go dobrze wydobywam, nie? Bo ja mam taki, to jest takie, tak jakbyś troszkę chciał zbendować. Tak, dużo używa takich, nie? No. Takich rzeczy i to jest spoko, nie? Ale z drugiej strony, wiesz, jak ja tam słyszę, że Wonder na przykład sobie na rozgrzeweczkę gra ten... Spain, Chicago Lee. Nie. Kiedyś Spain, go Chicago. Słyszałem w ogóle. Tak, i on tam grał cytat z tego przecież. Gangsta Paradise. Z tego live'a, kojarzysz? To jest... Nie wiem, czy mówimy o tym samym nagraniu. Gangsta's Paradise? No, to jest przeróbka numeru Stevie'ego Wondera.
Ale on tam, który... Ale wiesz, ale chodzi mi, że on, wiesz, gra se solo i nagle zaczyna w to grać i ty mu się zajebiście podał, cały zespół w to wszedł. I oni zaczęli grać, ten, jakby improwizować na tym temacie. Ale... Wszystko, co gra Stevie Wonder, jest przede wszystkim mega melodyczne. Tak. Melodyjne? Mm. Melodyczne. Ja mieszkam 19 lat poza takie, granicami właśnie, kraju, właśnie takie. Także wszystkie lapsusy językowe proszę mi wybaczyć. Nie, spoko, ja, wiesz, nie wpadłem na to, ale... żeby użyć słowa lapsus w zdaniu takim, gdzie jesteś. ale nie, ale wracając do jego soundu, to zresztą on na tysiącach nagrań występuje w wielu takich popowych utworach, nie, tak. Słychać tą harmonikę Stevie'ego. No i każda fraza jest piękną melodią. Piękny, cukierkowy sound. No. O to chodzi. Nie, jest taki naprawdę umie się sprzedać. Ja w ogóle przez Stevie'ego Wondera troszkę trafiłem takiego gościa, nie wiem czy kojarzysz, bo on jest taki może... On jest fantastyczny, ale mniej znany. Frederic Yonnet. No, świetnie gra. Kurczę, to jest... Na diatoniku, nie? Mhm. No. Tak, i on jest faktycznie według mnie bardzo wyzbyty tych naleciałości bluesowych. On nawet skrył jakiś wywiad z nim zarazem, że on powiedział, że on na początku się uczył faktycznie, siedział jakiś tam Big Walter, te wszystkie, elementarz, nie? No tak. Ale potem, że już właśnie Wonder, Jazzmeni... No i popowo brzmi, bardzo popowo brzmi, nie? I w dobrym tego słowa znaczeniu. No. Oczywiście, też tutaj podkreślił. No ja na przykład uwielbiam pop, no nie? To jest prosta muzyka, ale trzeba ją zagrać najładniej jak się da. I to jest z reguły... To jest w tym najtrudniejsze. To jest w tym najtrudniejsze. No, to nie może być byle jak. Tak, musi być piękny, cukierkowy dźwięk, nie? Tylko z dnia spokojem mam takie wrażenie, że ja naprawdę jak się pojawia nowa gwiazda popu, to ja mam już taką wizję, że wiesz, że jest jakieś takie zamczysko na szczycie góry i oni tam ulepią, wiem, czy naukowcy, prąd puszczą, ożywią, no. Idź i zarabiaj. Jest, jest to takie sterylne trochę, no. Overproduced. No. Nie znam takiego odpowiedniego, przeprodukowane, nie? Ale i okej, jak ktoś tego, znaczy muzyka przede wszystkim powinna dawać radość, bo mi się tak wydaje. I spełniasz, a druga rzecz, że spełniasz do refleksji. Jeśli ktoś sobie lubi słuchać właśnie na przykład tego popu, nie wiem, jakieś Dua Lipy i tak dalej, to okej. Tylko... Ja miałem na myśli bardziej pop. Jak... Dla mnie pop, ja jestem z tego rocznika, że dla mnie pop to jest Michael Jackson, nie? Aha, no to kolego, no to się mówi. Mam to... taki pop na myśli. To jest inny pop. Jestem tutaj starej daty, pop. No nie? My coś ten, w ogóle mamy coverować z chłopakami z tego punkowego zespołu NRM Michaela Jacksona, tylko nie pamiętam teraz tytułu. Jak sobie przypomnę, to powiem, ale to faktycznie padła propozycja, ma do nas przyjść wokalistka, która sobie wybrała, żebyśmy to zrobili. No i no, tak to nie będzie takie proste. Znaczy, ale właśnie, jeszcze jedna zaleta harmoniki. Jak grasz na harmonice utwór, gdzie nie ma tej harmoniki, to w zasadzie z jednej strony trudno, ale z drugiej też można łatwo sobie znaleźć miejsce, jak wiesz, co robisz. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że możesz sobie po jakieś call and response, jakieś, wiesz, jakieś ozdobniki w tle porobić, to co robiłby saksofon, to co robiłby skrzypce, na przykład, no tak. Akordeon. I to wtedy działa, nie? Wtedy nie musisz, ale możesz coś dodać, nie? To ja, nie jest tak, że... Ja tak właśnie robię w tym szantowym zespole, w którym się udzielam, że... Znaczy ogólnie to jest tak, staram się grać w takich utworach, które są bardziej, powiedzmy, balladowe czy bluesowe, bo ogólnie szanty to mi się bardzo kojarzą z irlandzką. Bo to jest irlandzka muzyka. To jest irlandzka muzyka przetłumaczona. Troszkę, nie? tak, zmodyfikowana. Takie marynistyczne rzeczy i tak dalej. I że kurczę, my gramy i jest na przykład, nie wiem, akordeon, skrzypce i tak dalej, to ponownie jest mało tego miejsca. My się oczywiście tam wymieniamy i tam... Myślałem, że zleciał. No, nasz operator prawie wciągnął do rzeki. No. I kurczę, tak się zastanawiałem, że co by tutaj zrobić, żeby to było mądre i żeby się ludziom podobało. I kurczę, przypomniałem sobie taką wielką mądrość rodem z Dalaj Lamy, że cholera jasna, i tak nikt nie wie, co ma ta harmonika grać. No tak. I to jest... I nagle to, nie ma stresu. I nagle nie ma z tego stresu. To wszystko odchodzi, nie? No. Najgorsze, co może harmonikarz według mnie zrobić, to wyciągnąć nagle tamburyn na scenie i nie grać. To jest dla mnie taki pierwszy grzech. Byłem na takich koncertach i jest w tym sensie, bo on nie gra na tej harmonice z tym utworze. Co on to robi? Nie, ja to ja tamburynek i tak w tyle coś tak. No. Nie wiem, jakoś mi się to tak. Chodzi mi o to, że ten instrument już i tak ma ciężko. więc po co mu to jeszcze coś. To znaczy, wiesz, no, jakby ograniczeniem jest tylko nasza kreatywność, no nie? Ale też umiejętności, nie? Kiedyś mnie kumpel poprosił, żebym mu tam coś nagrał do jakiegoś utworu na tam jego płytkę. I tak to jest trudna sytuacja, bo masz instrument solowy, na którym nie możesz zagrać akordów, no nie, bo są tylko dwa, no powiedzmy trzy, może cztery. Znaczy, no możesz się bawić tym blockingiem śmiesznym, że zakłaniasz jeden kanał, można coś tam... ale to nie brzmi dobrze. No, to jest, no. Philip Jazz to świetnie robi, no nie, potrafi jakby ja nie grać pełnych akordów, ale gra dwudźwięki, które pasują fajnie w harmonii. No ale tak
nie za bardzo miałem koncepcję, zresztą to zawsze jest problem, jak musisz do jakiegoś gotowego utworu dograć jakąś partię solową i nikt ci na przykład nie da tej melodii, którą ma w głowie, jakby no nie kompozytor tego utworu i musisz to sam wymyślić. Dla mnie zawsze to jest najtrudniejsze, no nie? No i pytam go, co byś chciał, żeby ja tam zagrał, no nie? A on mówi, zagraj coś takiego, że bez tego motywu ten numer straci kompletnie sens. Ja mówię, super, no pressure. Ale wiesz, nie? A że właśnie, to mówisz, wiesz, nie? Żadnej presji. Taki hook, na przykład, jak mamy ten Baker Street, no nie? Mhm. Ten motyw saksofonowy. No, bez tego, mało kto wie w ogóle, jak ten numer brzmi, no nie? Mało kto tam kojarzy jakby tekst, czy w ogóle linię melodyczną. Tylko ten ale ten patent no, po prostu zrobił cały numer no i zapewnił im setki tysięcy sprzedanych płyt, nie? Ale to co ty dograłeś, zapewniło temu koledze te setki tysięcy? No jeszcze nie, ale czekamy na czas, aż ruszy. Może po tym podcaście się to ruszy. Ale ty miałeś fantastyczny potężna promocja. Ty miałeś fantastyczny ten projekt, gdzie to tak podobało z basem. Co nagrywałeś tam jakiś utwór Claptona. Tears in Heaven? Tears in Heaven. Nigdy nie pamiętam tego tytułu. No i kurczę, jest tak myślałem, ja pierdzielę, jaki to jest dobre. I ty tak na dobrą sobie zagrałeś tam melodię. No i to było ten temacik, wszystko. Po prostu. Tak się działo. No. Jeżeli melodia jest piękna, no to grzechem byłoby ją w ogóle gdzieś tam zmieniać, no nie? Mhm. Tylko zagrać ją z fajnym dźwiękiem, ładnym wibratem, dołożyć do tego trochę takiej swojej własnej duszy, no nie? No i tyle, nie? Ja kiedyś miałem coś takiego, że jak utwór się ładnie szedł, miał ładną melodię, ładnie się już szedł do tego rozwiązywania, to ja to musiałem zniszczyć. To nie mogło takie być, to musiał być, wiesz, Frank Zappa, wiesz, jak on położył ten melodię, to zawsze był ten skręt, albo nie wiem, Mikołaj Trzaska w Miłości, coś takiego, nie? Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, nigdy nie trzeba zaskoczyć. Co się wydarzy, nie? A jeszcze wiesz, jak jesteś harmonikarzem i nie dosłyszysz tonacji, i zaskoczysz w złej. Bo to się odbywa drogą losowania, nie? To, że ja mam tutaj napisane C, to wiesz, to jest bardziej wskazówka niż ten, nie? Ale to pamiętam, byłem na tym session kiedyś i ja się pytam kogoś, no to w czym będziemy grali? Amol. No to ja na pewniaka biorę amol. Coś tam grałem, ja tak kurde, średnio mi to pasuje, ale może coś tam nie dosłyszę, nie? I tam mówił mi znajomy, kurde, Karol, ty grałeś troszkę obok. Nie, mówię, no przecież w amolu grałem, ustaliliśmy. To wtedy do gościa mówię, to było w amolu, tak? A on mówi, no w ha. Molu. Ja sobie myślę, no, skróca, fuks, nie? Niespodzianka. No ale w tonacji to każdy głupi umie zagrać, ale zagrać free. Tak, no Charlie Parker przecież kiedyś minęło kilka tam lat, zanim on się w ogóle zorientował, że saksofon altowy jest w stroju NC i on grał to, co było napisane w nutach, no nie? Czyli było tercję małą za wszyscy miałem problem. Za nisko czy za wysoko? Za nisko, tak? Czy za wysoko? Mniejsza opta. Nie wiem, dam mi to za transpozycja zawsze to nie, był największy. Nie jestem muzykiem. Jestem bitą. Dopiero po jakimś czasie się kapnął w ogóle taki geniusz instrumentu. Mówię, że to dlatego to nie działa, bo po prostu mój instrument jest w stroju S, a nie w C. A ty myślisz, że można być dobrym muzykiem, tak powiedzmy, jakby to powiedzieć, będąc tylko wielkim intuicjonistą? W sensie nie ćwiczyć, tylko bierzesz to i grasz i to pasuje i masz jakieś takie wyczucie, taki sznyt, takie pewnie boskie do pewnego dotknięcie. Momentu. Kiedyś jeden z profesorów muzyki, gdzieś tam, którego spotkałem lata temu na jakimś tam festiwalu. Świetny pianista, nie pamiętam nazwiska teraz. On wykłada w Bolesławcu na warsztatach też. I właśnie też mnie to nurtowało, no nie? I on mi kiedyś powiedział coś takiego, że na ucho można dojść tylko do pewnego... No właśnie, do pewnego momentu. I pewnych rzeczy jest bardzo trudno przeskoczyć, no nie? A jak sobie zmobilizujesz się do tego, żeby w swojej tam rutynie, kiedy sobie idziesz ćwiczyć, poświęcić tam 1/3, żeby po prostu zapostudiować teorię, no nie? To pewne rzeczy się wydają banalnie proste i tak sobie często się na tym łapałem, no nie? Jak coś przeczytałem, no nie? I gdzieś tam po prostu intelektualnie to gdzieś tam ogarnąłem,
Ja myślę, no tak, no teraz zagrać to już nie jest żaden problem. No to co wymyślać to... koło na nowo, no nie? No właśnie, o to chodzi. Mówię, Boże, ja bym do tego w życiu nie doszedł na ucho, no nie? Mm. No. Także na pewno to pomaga, no nie? W jakiś sposób. Mm. Ale wielu było świetnych muzyków, którzy grali tylko i wyłącznie intuicyjnie i na ucho. Wiesz, może zależy od, gatunku i... trochę. Nie? Zależy od gatunku, tak. Bo no. Jeśli na przykład chodzi o folk, no to na przykład tutaj mało kto się uczył, nie? W jakiskolwiek sposób, nie? Tutaj. Niewskazane chyba, żeby mieć wiedzę. No tak. No, to jest takie pływające, nie? W tym wszystkim. Bardziej jak się ktoś tam odnajduje. Ale tu bardziej chodzi mi o to, że po prostu tutaj jakby nie ma takiej potrzeby, nie? Ale tutaj też nie ma takiej skomplikowanej muzyki, ona jest jakby prosta, ale jeśli idziemy dalej, im dalej, to już potem dochodzimy do ściany i koniec, nie? No tak. To jest jakby drugim ekstremum tego, wiesz, jest coś takiego jak modern jazz, nie? A. Dziś też słyszałem taką opinię, że z którą się zgadzam. Ale czekaj, na chwilę się zatrzymaj. Modern jazz, ale podaj mi jakiś przykład, żebyśmy znowu się nie pomylili tak z tym Jacksonem i Popem. Nie wiem, dla mnie... Wszystko od Coltrane'a pochodzi, no nie? To jest, znaczy tak mi się wydaje, no nie? A może być takie bardziej, że to bardziej był, frity, jakieś free, czy... To był moment, kiedy wszystkie jazz puby opustoszały. Tylko to bardziej był Coleman, nie? Że Ornette. O, no tak, Ornette to już w ogóle jest odjazd. No to jest, wiesz, jest mistrzem instrumentu, jest po prostu nieprawdopodobnym wymiataczem, no nie? Mi się podoba, że on starał się, miał jakieś te swoje koncepcje i starał się je przekuć, nie? On miał to jedną płytę, gdzie na przykład posadził na perkusji swojego syna, który w życiu nie miał pałeczek w rękach, z myślą, że on jest nie obciążony żadnymi wpływami, że to może być ciekawe, nie? Czy ta płyta jest dobra, czy niedobra, nie wiem, ale na pewno jest to takie, on wprowadził według mnie to artystyczne pojęcie, podejście do tego jazzu, że to nie był już taki problem formalny, teoretyczny. No tak. Jakiś rozmiar, co mi chodzi. Zgadzam się. Natomiast być może po prostu poszli w taką totalną stronę przeintelektualizowania tematu. A w ten sposób. No, to miałem na myśli, że ludzie przestali tańczyć do tej muzyki, no nie? To jest coś prawda. Aha, o, w ten sposób. No. Ale z drugiej strony, wiesz, to są goście też, którzy stawali. On musi paść imię Miles Davis tutaj tej rozmowy, no tak. Nie? To byli też goście, którzy stawiali sobie wyzwania. Jest ten, takie nagranie Miles Davis at Plugged Nickel, nie wiem, czy to słuchałeś kiedyś? Nie tego nie kojarzy tytułu, ale... Okay, ja wam nakreślę kontekst, nie? Tam w biografii Herbiego Hancocka, Hancock się wypowiadał, że oni w trakcie tego nagrania, w trakcie tego koncertu w ogóle wcześniej rozmawiali, że chcieliby grać antymuzykę. Czyli, że tam, gdzie jakby wszystko dąży do takiego, nie wiem, na przykład rozwiązania, to chcieli zagęścić atmosferę, tam gdzie powinno być ciszej, tak dla wszystkich prawidłowo zaczynali grać głośniej, mocniej, czyli wszystko jakby, to co ty myślisz, że jest logicznie, zagrali to na odwrót. To jest bardzo ciekawe, widać, że oni tam... Eksperyment, zobaczymy, widać, że oni tam zobaczymy walczą co z tego wyjdzie, nie? Tak, widać, że walczą tam zajebiście z sobą, czy to się wszystko wyszło, czy nie. No, ale płyta Beaches Brew też jest taka, że... No. Czyli to co ty mówisz, że kiedyś zawsze chciałeś trochę przekombinować, gdzie miał być rozwinięcie, tak. To Frank Zappa. Tak, tak, dokładnie, ale wiesz, no po pierwsze, no brak takich umiejętności chyba. Co do tego, a z drugiej strony no to jest taka sztuka dla sztuki. Ja teraz ja lubię ładne piosenki po prostu, żeby były i tyle, nie? I żeby się pobawić. To nie musi być szybkie. No nie, absolutnie nie. Ale do tego się chyba dochodzi w pewnym momencie, że to już nie trzeba... No to się nazywa starość i zmęczenie. Albo doświadczenie. No to jest bardzo miły. Nie, ale też to drugie moje pytanie. Bo też są te słowa, że grać jak najmniej, grać jak najmniej. Nie, no, nie wiem, czy jak najmniej, no grać tyle, i żeby ile to trzeba. Fajnie brzmiało, no nie? To właśnie, jest... i właśnie, nie? Less is more, no nie? Jest... Jak to się mówi, a kiedyś mi kumpel powiedział, że less is less, more is more. No, wiesz, jest come on. Właśnie ze swoim znajomym tak dużo rozmawiałem, on się tak mówi, że on się cały czas stara, żeby grać mniej, ale ja mówię, ale ile to jest to mniej, nie? To są 4 dźwięki na solo? I ty jakby grasz w różnych wariacjach, czy to jest 5, czy to ile to jest mniej, nie? A prawda jest taka, że kurczę, chodzi o to, żeby mówię cały czas o solowaniu, tak? Żeby oddać te emocje. I jak ty pokłoniesz tak, że grasz kurde 16-kami jak karabin maszynowy i to ma sens, i to pasuje i wszystko, no to jest fajnie, nie? Jest dużo takich właśnie utartych sloganów typu mniej, to znaczy więcej w muzyce. No, trzeba mieć po prostu na tył głowy to, że ta przestrzeń w piosence jest ograniczona. Ona nie jest z gumy, po prostu trzeba
umiejętnie ją wypełniać, żeby nie przesadzić. No i tutaj każda piosenka, każdy gatunek będzie miał... Trzeba się kierować intuicją, trzeba się kierować swoim jakimś artystycznym wyczuciem i czasami to znaczy, że gramy dużo, bo może tyle pasuje, no i jakby... Dla jednego dużo, dla drugiego będzie mało, nie? Jakby tutaj też... Według mnie takie ograniczanie się jakimiś takimi zasłyszanymi zasadami, obiektywnie obowiązującymi, które należy przestrzegać, jest trochę kontrproduktywne, no nie? No tak. Właśnie powiedzieć też ciekawą rzecz, że jest ta przestrzeń w piosence. Ja jak gram solo na przykład w kontekście jam session, no to są te dwa kółka, trzy kółka, nie? Ten wstęp, rozwinięcie, zakończenie i to ma dla mnie sens. I poszedłem na, wiesz, na te próby Galhana i potem ten koncert i kurczę, jedno kółko solo. Rany boskie, co tam zagrać, nie? Żeby to miało sens, żeby się pokazać z fajnej strony, żeby to służyło piosence i tak dalej. No, dopiero na drugim koncercie już byłem taki wyluzowany, miałem gdzieś tam w głowie, co tam zrobić, żeby było okej. I to może tutaj o to chodzi, z tym, że mniej, tak? I kontrabasista Chris Wood, on bardzo filozoficznie podchodzi do gry, ogólnie w zespole, ale w taki sposób trochę medytacyjny. No i on propaguje taką metodę wyjścia jakby w taki trans trochę, że wiesz, jak grasz, żeby wyjść z ciała i żeby słuchać nie z perspektywy basisty, powiedzmy, tylko z zewnątrz i wtedy słyszysz jakby ile tego kontrabasu ma być, gdzie i jak. I wtedy jakby łączysz się bardziej, no... To jest ciekawe. Słuchasz bardziej perkusisty niż siebie. Ma to sens, ale Mateusz, umawialiśmy się, że się nie będziesz wtrącał. Przepraszam. To jest nasz. Będziesz musiał się wtrącić. To jest nasz podcast. Wiem, ja sobie zrobię swój. Ja będę dorosły, posłucham 20 podcastów i będę miał coś do powiedzenia. Na razie sobie wyrabiaj opinię. Przepraszam. Dzięki poważnym ludziom. Dobrze, to gadamy w ogóle, czy będziesz musiał powycinać wszystko? No może gadać, a pograjcie coś. Kończymy, o, czy... O, właśnie, tu wiesz, tą gitarkę może. Okay. Z tym bluesem na cołę. No to jest zdarty cały blues.